Nadleśnictwo Jugów było gospodarzem spotkania, na którym podpisano umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy nadleśnictwami regionu a zakładem karnym w Kłodzku. W ramach współpracy osadzeni więźniowie będą wykonywali odpłatnie pracę w nadleśnictwach. Program ma m.in. pomagać w przygotowaniu do powrotu osadzonych na wolność. Prace będą miały charakter dwojaki. Z jednej strony będą to prace nam przypisane, czyli nadleśnictwu w zakresie współpracy z zakładem karnym jako resocjalizacja więźniów. Czyli my będziemy zlecać do zakładu karnego na przykład wykonywanie domków dla jeży, zimowisk. Będziemy zlecać wykonywanie pszczelinek tak zwanych. To są domki dla pszczół, ale to jest pszczoła murarka, więc nie ma żądła i nie gryzie. Znaczy w ogóle żądli, bo potem ktoś powie, że pszczoły gryzą, ale no tak potocznie wszyscy mówią, nie? Więc te zadania będziemy im zlecać. Oni będą budować te domki i potem prawdopodobnie, bo tak wstępnie jesteśmy mówieni, będziemy mogli wspólnie te domki gdzieś w terenie, w przestrzeni publicznej ustawić. Ale że tych domków dla owadów i domków dla jeży będzie dużo więcej, więc z całą pewnością będziemy chcieli rozdawać również je w przestrzeń publiczną do kół gospodyń wiejskich, dlatego, bo one wiedzą dokładnie, jak zadbać o jeże seniorom. Uniwersytet Trzeciego Wieku też jest tą przestrzenią, która jest mocno zainteresowana wspieraniem środowiska, dlatego, bo te właśnie jeże, o których wspomniałem, no ich populacja maleje, są dla nas bardzo ważne. Nawet dla nas... Właśnie to jesienne grabienie liści jest chyba bardzo tak niszczące dla coś złego dla jeży, jeszcze jak widzi, że liście są zgrabione i wywiezione, to wręcz płacze. Najlepszym rozwiązaniem jest, i my to właśnie propagujemy, złożenie liści w dużą stertę. Jeżeli liści jest za mało, to rzeczywiście można włożyć taki domek drewniany, w którym te jeże będą spały, a liście można zebrać w kwietniu, wtedy, kiedy jeże już się wyśpią i wyjdą, będą wychodzić na żer. Mało tego, taka duża sterta liści ma to do siebie, że w niej żyją też różne owady. I te robaczki małe na wiosnę są takim surprise'em dla jeży. Jest się budzi i ma śniadanie podane na tacy. Zatrudnienie osób osadzonych w lesie wymaga szczególnych obostrzeń, szczególnej troski o bezpieczeństwo. Nie boicie się, że ktoś ucieknie? No nie boimy się. Ja jeszcze kiedyś, dawno temu, bo przecież nadleśniczym nie jest się od razu, byłem kiedyś leśniczym i pracowałem z więźniami. Oczywiście ich wykorzystywałem do prac leśnych, ale byłem bezpośrednio z nimi związany w terenie, bo ich no, w pewnym sensie też pilnowałem. Muszę powiedzieć, że nie ma czego się obawiać. To są w większości ludzie, którzy zrozumieli to, że kiedyś wyrządzili krzywdy innym ludziom i naprawdę chcą wrócić do życia społecznego jako normalni ludzie. Im do głowy nie przychodzi ucieczka, bo przecież oni wszystko... Nad czym pracowało wiele osób, ale i nad czym oni pracowali, wszystko zostałoby zniszczone. Oni naprawdę chcą pokazać, że są warci tej pracy, że są warci tego, żeby społeczeństwo ich z powrotem przyjęło. Nie, ucieczka im w głowie raczej nie zaświta, nie przyjdzie im do głowy. Pani minister, powiedziała pani w trakcie dzisiejszej uroczystości coś bardzo ważnego. To są dwie służby, które mają misję. Rzeczywiście dwie służby, które mając swoje misje do spełnienia. Jedna w zakresie gospodarki leśnej i utrzymania naszego wielkiego dziedzictwa, jakim są lasy państwowe, a z drugiej strony misja, jaką ma służba więzienna, czyli kwestia bezpieczeństwa kraju, bo jest jednym z elementów zachowania bezpieczeństwa kraju i przygotowania do życia tych, którzy są często w bardzo głębokiej izolacji. Te służby spotkały się, postanowiły zrobić coś bardzo dobrego w mojej ocenie, dlatego, że wizja resocjalizacji poprzez pracę, ale i też poprzez edukację, w tym przypadku edukację ekologiczną, może powodować, że powrót do normalności osób, które są osadzone, szczególnie tych, które mają już bardzo blisko do końca kary, a więc będą mogły wyjść na wolność. Ta kwestia przygotowania, readaptacji, resocjalizacji przez pracę jest jednym z najlepszych wyborów. A z drugiej strony, jeśli też są osoby osadzone, które mają deficyty i
mają duże problemy, więc zajęcia terapeutyczne, ekologiczne w zakresie ochrony zwierząt, ochrony również i zjawisk, które znajdują się w lasach, są bardzo, bardzo ważne. Potrzeba było pomysłu, potrzeba było organizacji, potrzeba było spotkania się profesjonalnych ludzi w tym zakresie i myślę, że dzisiaj ten dzień, który jest w Jugowie bardzo ważnym dniem, zaowocuje bardzo dobrym projektem.